Radio Koncita, my nie chcemy, żeby to było pogrzebowo, żeby to było, wiecie państwo, nie wiadomo jak. Radio Koncita. Obraz ruchomy, obrotowe, ruchome radio w czasie. Proszę państwa, Warszawa jest przechodnia. Nie ma tutaj tak, żeby na stałe było wszystko, czego pragniesz, czego chcesz. Warszawa jest przechodnia, zmienia się wszystko. Radio Conchita, to Café Meblo, Conchita, Barbie Baby Langström. Proszę do nas pisać, proszę państwa, do nas dzwonić, telefonować, kontakt mieć, pisać, proszę państwa. Czekamy. Radio Conchita, to Café Meblo, Conchita, Barbie Baby Langström Extra. Dzwonić. Teraz bardziej sprawne, bo się odcinamy od lichwiarzy, którzy tracą wpływy, lichwiarzy, którzy tracą znaczenie, proszę państwa. Tak. No co jest? Jakie gwiazdy? Jakie gwiazdy? Głupia baba. Chyba jej nie zwolnią jeszcze. Przychodzą SMS na telefon. A proszę bardzo, widzicie. Oszuste, w Polsce, tu było źle, bo to kradli, naciągali, oszukali. Oszukali, no nie jednej hali, oszukali. Oszukę, Polsce, tu nie jest źle, Polsce, katolickie, oni wciąż tak oszukują, prawie że plują, oszukę, nowa moda, nowa stara, kto to wie, Polsce, tu teraz źle,
bo to wyszło. Oszustwo na pęczki. Oha, oszustwo. Głębokie jak lustro. Oszustwo. Oszukę, oszukę. Oszustwo, tu nie jest. Skąd to nic i pieniądze, to są młodych żądze. A po co i skąd to dziadów starych są pieniądze? I ten Michnik, i ten. Powiedziała chyba Ben, powiedziała, że skąd tu są pieniądze. Oczywiście nie da się stracić. Nie absurdem było oddawanie tych w ręce prywatne, zwłaszcza, że można się pokusić oddzielić jedynie i przynajmniej akurat prywatne dane. Obudź się, obudź się. Co tam przyszła jaka odpowiedź? Jakiś SMS przyszedł? Naprawdę, nie wiem, co to jest. Gdzie mam to wpisać? Ten na życie wtedy tak, na takich warunkach, że tego miesięczny zysk był większy niż cena sprzedaży całości firmy, tak? No to w ciągu kilku miesięcy zwróciła się panu Kulczykowi za inwestycje. Jest to takie inwestycje też można zaliczyć. Często te prywatyzacje są naprawdę skandaliczne, bo ze sprawy TK Telekomu, ta spółki przed prywatyzacją zostały wydzielone dwie najmniej rentowne części jej działalności. Na ich bazie powstały PKP Górnicy, PKP Utrzymanie, one do dzisiaj są strukturę ruchu PKP, a więc strukturę nadzorowanej podległej Skarbowi Państwa, a ta najbardziej profitogenna część działalności trafiła w ręce Grupy Energia. Grupa Energia jest z kolei kontrolowana przez znowu jednego najbogatszych Polaków, pana Zbigniewa Jakubasa. Jest w trakcie przechodzenia, zdaje się, że czekają ciągle inwestorzy do zamknięcia tej transakcji. Na potrzeby zamknięcia tej transakcji decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mało na przejście ręce grupy kolejnego najbogatszych Polaków, pana Zygmunta Solorza. Ludzie, o których rozmawiamy, najbogatsi Polacy, którzy zrobili się swoich majątków w latach 90. to w przeważającej większości nie są żadni wirtuozi przedsiębiorcy. To nie są kreatorzy, to nie są wirtuozi. Swoich pracowników wyłącznie ciężkich prac, talentom, zaradności, etc. To jest przestanie z uczelni. Wydajcie na small business, potem rozwijajcie procesy, które nadal wreszcie wydajcie na wszystkie, jakie on się... Rysiu. Przejmowaniu majątku państwowego przez najczęściej jeden rachnięty kapitał. Często po prostu państwowy, jak w przypadku Telekomunikacji Polski, kupiony przez Trans Telekom, kontrolowany przez państwo francuskie, nie przez żadnego prywatnego właściciela. Po pojedynku jest akurat znowu pan Jan Kulczyk. To są osoby, których interesy często były objęte ochroną, mówi się o parasole, to są ludzie, którzy inwestowali, którzy robili biznesy w branżach regulowanych przez państwo, koncesjonowanych, jak w przypadku Autostrada, gdzie właściwie mają to samo zapewniało rentowność tych biznesów i chroniło je przed konkurencją rosnącą od dołu polskich firm budowanych przez prawdziwie naszych biznesów. Ale to są często firmy działające na zasadzie monopolii, co najwyżej oligopolii, a więc grupy firm, która była, która ma dominującą pozycję na rynku. To są ludzie, którzy mieli przez lata bliskich kontaktów z politykami do tych opcji, ekskluzywnych informacji, dzięki czemu mogli się ten ruch podejmować. Antycypując wydarzenia, jakie ja miałem... No nie przychodzą SMS-y. ...także często popularne. Oczywiście można mówić, jak rzekł Sychanyla, że jest... Nie przychodzą SMS-y. Nie wiem, muszę się zalogować, bo... No, no, mówię się nie rozumieć, bo... Szlaku nie trafię.
To leniwe. Wiesz, że trzeba to, trzeba to, trzeba to. Trzeba to, to już dawno to było. Teraz możesz już, Mendo. Nie da się zakłamać. Możemy tylko ubolewać nad tym, że państwo polskie, że prokuratura, że służby specjalne zamiast dawać ochronę, tak jak było do tej pory, przynajmniej częściowo nieuczciwym interesom, po prostu zabierają się za rozliczenia. Można ubolewać, że tak mówi, no bo to część prawdy już nie będziemy w stanie dotrzeć. Część osób, które brały udział w tych procesach, Tak. Radio kończy. Obudź się, Polsce, tu nie jest źle, bo ty jesteś moja, ci Polini. No nie przychodzą, nie przychodzą. Muszę do tej poczty zobaczyć, co tu przyszło, bo SMS-y nie przychodzą na ten telefon. Nie wiem, co to jest. Komisję Europejską. Kurwa, wszystkie są rozładowane chyba. Znowu to demo. Co za dziadowski bank euro? No zobacz, wersja demonstracyjna serwisu Eurobank. No nie mogę się zalogować. Gdzie to mam nacisnąć? O Boże, znajdź na stronie. Trzeba będzie, proszę Państwa, wyjść z tego banku, bo to jest po prostu kolejne jakieś żydostwo od dupy strony. Ja nie chcę tego. No i co? No i gdzie tą demonstracyjną? Gdzie usunąć? Demonstracyjna wersja serwisu. O, kłódkę, weź tą kłódkę. I ile razy będę przyciskać? Kurwa wasza mać. Mówił Janek Witek, że był po prostu wściekły. O, tutaj się źle zalogowało. Podobnie, że w tym momencie, w którym 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 w
biologicznego dla morskiego.
to wszystko ma potrzebne częściowo, czyli już Państwu za chwilę serwis informacyjny do Wilma Maleja. Ta zaliczka, proszę Państwa, pożyczka to jest po prostu oszustwo. Bo i tak się logujesz, i tak już, ja już 100 razy tu się loguję. Niech ich szlak trafi. Czy nie można zalogować? Jest naprawdę któryś raz zaliczka. No tak. Hasło B. E1CA6A6. Boże. Komisja Europejska potwierdziła w przyjętym dziś dokumencie, że rozważa możliwość większego uzależnienia finansowania z Unii Europejskiej od poszanowania podstawowych wartości Unii. Na razie nie ma jednak decyzji w tej sprawie. Unijny komisarz do spraw budżetu, Günther Oettinger, poinformował z kolei, że Komisja Europejska zaczęła przygotowywać regulacje prawne dotyczące uzależnienia środków z Unii od stanu praworządności. Jak dodał, Komisja Europejska pracuje w ścisłym kontakcie z państwami Unii, liderami unijnymi i Parlamentem Europejskim. Wiceprezes prawicy RP Krzysztof Kamecki ocenia, że wiązanie praworządności z budżetem unijnym jest nieuprawnione. Dlatego, że po prostu wykracza poza kompetencje Komisji Europejskiej, a także poza zapisy traktatowe. I to jest działanie absolutnie nieuprawnione, działanie o charakterze represyjnym, o charakterze politycznym. Sprawa polska musi po prostu wykazywać, że te działania są po prostu bezprawne. Prawica Rzeczypospolitej wydała też oświadczenie, w którym wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec uruchomienia unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych. Wprowadzenie takiego stałego mechanizmu nadzoru państw oznaczałoby permanentne podważanie ich suwerenności i wolności ich narodów. Zmieniamy temat. Ministerstwo Środowiska podpisało kontrakt z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego. Umowa pozwoli na prowadzenie badań i rozpoznania geologicznego dna morskiego na południe od archipelagu Wysp Azor na Atlantyku. W razie odnalezienia złóż surowców, Polska jako pierwsza będzie mogła je wydobywać. Na tym terenie mogą znajdować się bogate złoża miedzi oraz srebra. Wartość tej kopaliny może sięgać setek miliardów złotych brutto. Podpisany kontrakt jest ważny przez 15 lat. To nie jedyna umowa na wydobycie metali, jaką będziemy chcieli uzyskać, podkreślił profesor Mariusz Orion Jędrysek, wiceminister środowiska oraz główny geolog. Kontrakt wszedł w życie z dniem 12 lutego 2018 jest elementem realizacji programu rządowego. Jest, no zobaczymy. Wybieranie, zaliczka. Ponadto przewidywane jest uzyskanie trzech takich kontraktów. Dzień dobry. Proszę Pani, jakoś tak zainteresowała mnie ta Wasza zaliczka, bo któryś raz, a to mnie kusi i po prostu tysiąc razy mi się logowało, nie mogę się zalogować od początku. Wysłali mi hasło, które wpisuję po zalogowaniu się, po podaniu adresu e-mailowego i jest napisane apiać, błędne hasło. To jest, proszę Pani, pachnie mi jakimś oszustwem, jakimś krętactwem i myślę, że zarabiacie sobie na czas. Czarny PR, a nie jest to korzystny czas ani dla Was, ani w ogóle dla tych krótkich pożyczek. Co się dzieje? A także rozwój technologii w tej dziedzinie. Podobamy demokrację, żeby wszyscy byli równi wobec prawa. Nie wiem, to jest podany do zaliczki, no podany numer telefonu i Pani się pyta, do jakiej firmy mi się... Do zaliczki. Krytykuje
opozycja. Na konferencji prasowej lider PO Grzegorz Schetyna stwierdził, że jest to zły symbol tych rządów. To jest PRL-PiS i powrót mrocznych lat 80. Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Proszę pani, no podali na e-mailu hasło. Ja wpisuję, to jest że w zaliczce, no, że jest niepoprawne hasło. Wyprowadzenie w kajdankach to przekroczenie kolejnych granic, dodała. Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski na antenie Polskiego Radia mówił. No bo w ogóle jesteście tak pokręceni, że na jedno wychodzi, a najczęściej to zgłasza się oszustystyczna asa. Macie zły PR, ponieważ my prowadzimy, mamy program, proszę państwa, i widzimy te oszustystyczne pożyczki wszystkie, jak one funkcjonują na Litwę. Macie zły czas i możecie się liczyć już od dzisiaj i to dawno z czarnym PR-em. Dziękuję bardzo, bo to nawet nie ma co gadać. I to przesyła ci na zaliczkę, przesyła ci na zaliczkę, co jest w ogóle bez sensu. A ta zaliczka tutaj szaleje, jakieś hasła, to niepoprawne. A po co to? Happy pożyczki, happy pożyczki. Dziadostwo. Ja już tam nie będę... To, co mam zapamiętane, to mam zapamiętane, no po prostu. Mogą z tego jakoś wybrnąć. Ja myślę, żeby chcieli, ale... Dziadostwo. Happy pożyczki. To za wszystko happy pożyczki. Jedna wskakuje w drugą, druga wskakuje trzecią, a wyskakuje potem asa. Od Elbląga po Wrocław, bo to żydowstwo, to wiesz, obejmie całą Polskę. Już nie tyle od wschodu do zachodu, bo to oni nie mają dobrego czasu, ani terenu, ani opcji od wschodu do zachodu, tylko od południa po północ. Aha. Dla mnie najważniejsze jest jako polityka, to żeby nie doprowadzić do tego, żeby Warszawą w dalszym ciągu rządziła Platforma Obywatelska. W jakiej konfiguracji? Złodzieje, no, ta Platforma Obywatelska. Złodzieje, ale jak się bronili, jak się bronili, jak się Gronkiewicz broniła. Ha, dziaduwa by się wstydziła, wiesz? Dziaduwa, no. Chyba dziaduwa by się wstydziła. W oczy urzeczył, w oczy. No, bo ona tak była pewna, że to wiesz. Tylko jeszcze ich Rosja ochroni, może jakaś trzecia wojna światowa. Putin powiedział, ten mój wujek, że on wcale nie ma zamiaru Polski atakować, że on jest pokojowo usposobiony i że Putin po kimś tam powtarza z kolei, że wojna to w ogóle jest niedorzecznością, że wojna jest w ogóle niedorzecznością. Redemptor.pl przygotowują nieojcowie zaangażowani w różnego rodzaju dzieła ewangelizacji w Polsce. Do kogo się pani zadzwoniła? Do Francuza, który ma raka na głowie guza. Redemptorysta. W Pjongczang na Igrzyskach Olimpijskich doczekaliśmy się kolejnych rozstrzygnięć. Tym razem w łyżwiarstwie szybkim i kombinacji norweskiej.
Zakończyły się także pierwsze ślizgi w saneczkarstwie dwójek. Niestety Polakom nadal nie udało się zdobyć wyczekiwanego medalu. W łyżwiarstwie najlepsza z Polek Natalia Czerwonka była 12. Najszybsza okazała się Holenderka Jorien ter Mors. W kombinacji norweskiej na 22. pozycji zawody ukończył Paweł Słowiok. Zwyciężył Niemiec Erik Frenzel. Nasza dwójka saneczkarzy Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski zajmują 13. pozycję po pierwszym zjeździe. Trwa drugi ślizg. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Żyć od nowa z niepokalaną to temat dzisiejszych rozmów niewykończonych. Naszym gościem będzie ksiądz dr Sławomir Kunka, dogmatyk. No, dopiero teraz przychodzi mi to. Aż mnie szlak trafił, jest? Ktoś dopiero kurwa przychodzi po godzinie. Ktoś niedobry ten chyba numer jest. Albo cały ten orange. No i szukamy, co? Nie ma, no. Szanowni Państwo, kochana rodzina Radia Maryja. Zapraszamy na sympozjum Jak żyć dłużej i zdrowo. Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych. Konferencję organizuje Instytut im. Świętego Jana Pawła II, Pamięć i Tożsamość i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Gdzie? W kampusie akademickim, tuż przy tak zwanym Porcie Drzewnym. Bardzo blisko Sanktuarium Marii Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II. Prelegentami będą pani doktor nauk medycznych Ewa Dąbrowska, specjalista kardiologii Joanna Barczyńska, lekarz-dermatolog Grażyna Młotkowska. Informacje i zapisy w kampusie akademickim Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej pod numerem telefonu 56 650 4000. Powtarzam, 56 650 4000. A więc sobota 24 lutego. Chętnych zapraszamy najpierw na mszę świętą na godzinę 9 do Sanktuarium Marii Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II. Zaraz po mszy świętej rejestracja w recepcji Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, wykłady i dyskusje. Kształcą faryzeuszy, proszę Państwa. Przewidujemy przerwę, a na końcu obiad, ten jednak trzeba wcześniej zamówić. Zapraszamy bardzo serdecznie. Trzeba zamówić koniecznie, chociaż jedni uczciwi, chociaż jedni sprawiedliwi. Teatr Studencki, dobry wieczór z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej rusza w trasę na zaproszenie rodziny Radia Maryja. Razem z nami jedzie marcowy kawaler Józefa Wisińskiego. To komedia, którą będą Państwo mieli okazję zobaczyć. Zderzą się ze sobą ludzkie plany i charaktery. Akcja sztuki dzieje się w dworku Ignacego na Kujawach. Józef Wisiński, autor sztuki, był też etnografem, badał język ludowy, obyczaje, stroje. Przyjaźnił się z Oskarem Kombergiem, którego uwiecznił w postaci Heliodora. W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości teatr Dobry Wieczór zwraca uwagę na tę wybitną postać. Oskar Kolberg to kompozytor i folklorysta o najbogatszym dorobku w XIX-wiecznej Europie. Gdzie się spotkamy? 17 lutego w Rzeszowie o godzinie 16, aula Instytutu Teologiczno-Pastoralnego ulica Witolda 11a i w niedzielę 18 lutego w Łańsucie godzina 15.30 w filii Miejskiego Domu Kultury pod Zwierzyniec 74. A kolejne spotkanie, 24-25, mamy nadzieję, że w Toruniu i to z czymś zupełnie nowym, ale o tym
powiemy sobie następnym razem. Do zobaczenia. Teatr Studencki Dobry Wieczór z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Zapraszam. Mamy już, mamy 16 minut po 14. Zapraszamy do wspólnej modlitwy południowej. La 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 di 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 oh yeah yeah di 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 zostawmy teraz już wielkim pośle z domu drugiego. Wielki pozdro też o to godzina hymnu, strona 42, potem psalmowia na stronie 1164-1166. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Nadeszła oto godzina, gdy Jezus w męce umierał. Wzywajmy Jego imienia pokornie, prosząc o łaskę. Dobra, już zejdźmy stąd, bo to się nie ma co odpowiedzieć. Na krzyżu śmierć pokonana wróciło światło po mroku, niech groza grzechu przemija, a duszę blaskiem jaśnieją. Błagajmy Ojca i Syna, i Ducha i Najświętszego, niech Bóg otacza nas pieczą, gdy w Trójcy Go wysławiamy. Amen. Umocnieni łaską Bożą, pracujmy nad sobą w wielkiej cierpliwości. Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie, zachować chcę Twoje ustawy. Wołam do Ciebie, a Ty mnie wybaw, będę strzegł Twoich zapomnień. Przychodzę o świcie i wołam, pokładam ufność w Twoich słowach. Budzą się moje oczy jeszcze przeciwtem, aby rozważać Twoje słowo. Dobroci swój Panie, słuchaj głosu mego i daj mi życie zgodne z Twoim przekazaniem. Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy, dalecy są oni od Twojego prawa. Jesteś blisko, Panie, i wszystkie Twe przekazania są prawdą. Oddana więc Twoich napomnień, że ustaliłeś je na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Boże pomsty, Panie, Boże pomsty, ukaż się w blasku. Powstań Ty, który sądzisz ziemię, daj pyszną odpłatę. Jak długo, Panie, występni, jak długo występni, chełpić się będą. Tak, jak długo występni, chełpić się będą. Jak długo oni będą chełpić się. Uciskają Twoje dziedzictwo. Modują dobra i przybysza, zabijają sieroty. Mówią, Pan tego nie widzi, nie dostrzega tego Bóg Jakuba. Pomnijcie na to głupcy w narodzie, kiedy zmądrzejecie bez rozumu. Czy nie słyszy ten, który wszczepił ucho, ten, który stworzył oko, nie zobaczy? Czy ten, co napomina ludy, nie będzie ich karał, ten, który ludzi uczy mądrości? Znane są Panu ludzkie myśli, wierzą z mądrością. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, i pouczasz swoim prawem. Aby mu dać wytchnienie w dniach nieszczęśliwych, zanim gruby wykupy wykopią występnemu. Pan nie odpycha swojego ludu i nie porzuca swojego dziedzictwa. Stąd się zwrócił ku sprawiedliwości, pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca. Kto wystąpi w mojej obronie przeciwnie godziwcom, kto mnie złoczyńców zasłoni. Gdyby Pan mi nie udzielił pomocy, szybko by moja dusza zamieszkała w dalinie milczenia. A ty, kiedy myślę, że moja noga się kryje, gdy mnie wspiera Twoja łaska, Panie. Gdy w moim sercu mnożą się niepokoje, Twoja pociecha orzeźwia mą duszę. Czy może się przymierzysz z Tobą, gdy duma go bezprawia, gdy wbrew prawu sprowadza nieszczęście? Chociaż czekają na życie sprawiedliwego,
i chociaż krew niewinną potępią. Na pewno Pan będzie moją obroną, a Bóg mój skałą ucieczki. A tamtym za niegodziwość zapłaci i własna złość zgubi. Nasz Pan Bóg nie zgubę zgotuje. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Umocnij łaską Bożą, pracuje nas sobą wielkiej cierpliwości. Czytanie z księgi proroka Daniela. Okup swe grzechy uczynkami sprawiedliwymi, a swoje nieprawości miłosierdziem nad ubogimi. Może wtedy Pan odpuści twoje grzechy. Boże, 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 co jest? Pokornym i wzruszonym sercem, Ty, Boże, nie gardzisz. No tak, słucham. Boże, daj nam przez święty post. Dzień dobry. Aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem. Tak. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Tak. Nie, może za godzinę by Pan mógł zadzwonić jeszcze. Dobra? Dobra, dobra. Dobra, bo coś tu się dzieje. No dobra, dla mnie, dla mojej rodziny, przyjaciół, życzę, że będzie taką medytacją nad cierpieniami naszego ukochanego Zbawiciela. Jak ja się nie rozłączę, to może ci nabijać na abonament. To jest takie żydowskie połączenie, że wiesz, jak ty się nie rozłączysz, musisz koniecznie i ty się rozłączyć. A ci się schowało tutaj, te opcje się pochowały rozłączenia i masz. Już możesz być niespokojna. Widzisz? Już ktoś ciebie okrada. Tak. No to właśnie za wszystkimi cyganami Żydzi, jak podróżowali, to tam, gdzie się nie pojawią, to wiesz, wszystko do ruiny doprowadzą. Przestań!